Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania kolejną bitewkę w komentarzu Deda z World of Warships. Kolega P Podłoga, Q Podłoga, 1, 2, 3, 4, 5 z klanu Bigos będzie dzisiaj za sterami jednego z dwóch japońskich niszczycieli, jakie są na tierze 7, czyli Shiratsuyu. Generalnie powiem wam, że robię chyba już szóste podejście do próby nagrywania tego, bo albo mi ktoś wejdzie do pokoju, albo ktoś zadzwoni, albo szczekają psy jak jasna cholera, albo przyjdzie pan od liczników zobaczyć akurat w tym momencie. Bitwa nie jest długa, bitwa trwa 10 minut, a ja już podchodzę szósty raz do nagrania jej, więc już mam... Ten, kto uważa, że po prostu można sobie usiąść tak i nagrać film na YouTube i to jest cyk, cyk i już, to jest straszny błędzie. Ale dobra, musiałem wylać gorzkie żale, przepraszam, ale jestem tak podirytowany, że to głowa mała. Shiratsuyu, okręt, który już gadam, to co teraz mówię, to już też gadam piąty raz. Okręt, który może zrobić niesamowitą ścianę torped. Dysponujecie wyrzutnią, która wyrzutniami, które wystrzeliwują dwa razy po cztery torpedy, czyli macie 8 torped w wodzie. Jeżeli użyjecie magicznego klawisza U, który pozwoli wam, jeżeli macie ten ładunek przeładowany, na załadowanie wyrzutni torpedowych już po 5 sekundach i znowu możecie wystrzelić dwa razy po 4 torpedy, czyli w najlepszym wypadku jesteście w stanie puścić ścianę torped składającą się z 16 sztuk w wodzie. Nawet 10 tier japoński nie jest w stanie zrobić takiej ściany, on może puścić tych torped 15, a my jesteśmy na 7 tierze. No i to jest jedna z największych zalet tego okrętu. Jeżeli puścicie te torpedy umiejętnie, gdzieś gdzie jest dużo przeciwników, gdzieś w jakiś przesmyk, gdzie oni płyną, no to raczej mała jest szansa, że przy takiej ilości torped ktokolwiek ominął je wszystkie. Kolejna zaleta, bardzo dobry kamuflaż, 5,8 z kapitanem zrobionym pod niewidkę, pozwala wam na podpłynięcie naprawdę blisko przeciwników. No i oczywiście co za tym idzie też dobre spotowanie. Minus mobilność, około 32 węzłów, tak? Oj, dobra, tutaj płyną torpedy, dobra, dawaj, manewruj. Ponad 30, troszeczkę tak właśnie w okolicach 32 węzłów, to nie jest szybko jak na niszczyciel. Oczywiście możecie użyć dopałki, ale bez dopałki nieraz jest problem, że jak wrąbiecie się gdzieś na bliski dystans, gdzie nagle wypłynie wam za rogu jakiś niszczyciel, powiedzmy na 4 km, no to ciężko jest wam odejść, żebyście byli znowu niewidzialni. No a jednak pula hapsów, jaką posiadacie, nie jest zbyt duża, więc dość szybko przeciwnicy mogą was zatopić. Ogólnie spodziewałem się dużo więcej po tym okręcie. Jeśli chodzi o strzelanie, no to dysponujecie 3 bateriami. Te działka nie są jakieś super fenomenalne. Zasięg też dupy nie urywa. Ja liczyłem, że sobie ten okręt, miałem taką chrapkę, że sobie ten okręt zostawię w porcie. No, uwaga, wypływa tutaj Mahan. No bo większość filmików, jakie oglądałem, to były achy, jochy i zachwyty, a jednak ja nie potrafię jakoś odnaleźć się na tym niszczycielu. Nie mam żadnej bitwy na razie, chociaż go grywam, którą bym chciał wam pokazać. Dużo więcej się spodziewałem. Zobaczmy tą akcję i tak jest. 4 torpedy puszczone, North Carolina złapała 45,5 tysiąca uszkodzeń już na koncie naszego bohatera. Przeszkadza mi właśnie najbardziej w nim to ta jego mobilność. No bo torpedy, fajnie puścić 16 torped z 10-kilometrowym zasięgiem, super sprawa, ale nie jesteście bardzo szybcy, do tego ta manewrowość też jest taka mech. Mimo wszystko, dobra, zobaczmy teraz te torpedy. Jak one idą? New Mexico, cyk, cyk. Proszę bardzo, 3 torpedki w celu. 2 zalania, 75 tysięcy zrobione. A, jeszcze ten New Mexico nie użył naprawki? Dobra, użył, już nie idzie. 76,5 tysiąca. Drugi japoński niszczyciel, Akatsuki, pomimo że ma tych torped, on ma chyba z tego co kojarzę 3 razy po 3 torpedy, też 10-kilometrowe, gorsze kamo i to sporo gorsze kamo, to jednak ta mobilność na Akatsuki jest dużo, dużo większa. Lepiej skręca. I jak ktoś jest przyzwyczajony do okrętów, które fajnie manewrują, no to tym Shiratsuyu może mieć problem z odnalezieniem się. Ja osobiście oczekiwałem od tego okrętu dużo więcej. Prawdopodobnie to nie jest problem samego okrętu, tylko bardziej mój. Ale też trzeba przyznać, że teraz mamy czasy, w których tych niszczycieli na ogół na bitwę jest całkiem sporo. 3 sztuki to na ogół minimum, a tak po 4, po 5. No i takim naszym, tym Shiratsuyu, jak wpłyniemy w złe miejsce, to możemy się dość mocno oszukać. No ale nasz bohater wie, jak grać Shiratsuyu, przynajmniej w tej bitwie. 76 tysięcy już sobie nastukał. Bitwa będzie krótka, jak na World of Warships, co tym bardziej jest interesujące. Mapa przystań, bitwa standardowa. Losowanie na 8 z tego, co widziałem, tak jest, bo tam był Bismarck. No, drużynie przeciwnej była Karolina, ale sobie za bardzo nie pograła, bo nasz bohater postanowił ją szybko z gry wyłączyć.
No i znowu ten machan, znowu na krótkim dystansie. Znowu używamy. A nie, teraz używamy do pałki, do dymu jeszcze 26 sekund. No, jak widzicie, te pociski, ten, ani się te działa nie obracają super szybko, te pociski też tak lecą, tak mech. No, oczywiście jak trzeba, no to można nam kogoś strzelić, podpalić, ale jednak ten okręt tutaj to potęgą to są torpedy. Nie wiem, jak nasz bohater jest w stanie płynąć w takim widoku tunelowym i nie wpłynął w tę wyspę. Ja już bym z 10 razy o nią zahaczył, potrącił, w ogóle wywrócił się. Nie wiem, moje granie ostatnio w WoWsie może przez to, że prawie nie gram i gram bardzo, bardzo okazyjnie. Już był moment, co tego, powiedzmy, pseudoskilla troszkę podniosłem, a teraz co, wypływam jakimś niszczycielem? I nie potrafię zrozumieć, czy to ja się totalnie skillowo spadłem, bo nie gram regularnie, czy wysyp niszczycieli w tym jakiś YOLO akcji, ale nawet na streamie przez moment, jak jakiś tam się trafił z okrętów, były sytuacje, że też bitwy się robią jakieś takie, mam wrażenie, jednostronne jak w WoCie. Zdarzają się bitwy, gdzie się kończą, gdzie żadna, że na przykład moja drużyna nie jest w stanie ubić ani jednego okrętu przeciwnika przy bitwach w World of Warships, które trwają dłużej, no i wydawać by się powinno, że no jak? Czy to nie WoT, to nie trwa 3 minut. A jednak dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy wasze odczucie co do WoWsa w ostatnim czasie też jest takie, że jakieś te bitwy takie bardziej w stylu WoTa się zaczynają robić, czyli że mocno jednostronne, czy tylko to jest wynika z mojego jakiegoś takiego peszka do tych sytuacji. Chętnie poczytam i podyskutuję z wami w komentarzach. A nasz bohater, nasz PQ, jeśli tak mogę mówić, bo to jest, mam nadzieję, że mówię dobrze. W każdym razie nasz bohater z klanu Bigos, 82 tysiące uszkodzeń zrobionych, podpływa pod kapa wroga. Też nasza drużyna popłynęła na prawo. Panowie na prawo, panie popłynęły na lewo z drużyny przeciwnej, no i cóż tu się jeszcze będzie działo. Nasze okręty są w kapie przeciwnika, więc wymuszają powrót, przynajmniej powinny wymusić powrót wrogich sił. Skończył się dopalać, zobaczcie jak momentalnie ta prędkość spada. No teraz jest jeszcze i tak ładna, prawie 34 węzły. Tutaj mamy dymek. No ma okręt talent do puszczania na pewno torped w dym, jest Edinburgh, czy jak tamkolwiek to się powinno czytać. Idą torpedy i zobaczcie, nasz bohater użył tego magicznego klawisza U i cyk, i znowu ma torpedy, wyrzutnie torpedowe gotowe do akcji. Cyk i cyk, i jest 16 torped w wodzie. Dostaliśmy spota, momentalnie używamy zasłony dymnej, żeby zniknąć. Robimy oberka i będziemy się stąd ulatniać. Może ja powinienem tak zacząć tym Shiratsuyu grać. Tadam! Błyskawica zatopiona. Nasz bohater ma drugiego fraga na koncie i 93765 uszkodzeń na koncie. Idzie tam ściana torped w stronę tego szóstotierowego niemieckiego pancernika, jakim jest Bayern. Bayern. FC Bayern München, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy Bawaria złapie, czy też nie? No łap. O Jezus Maria, co tam się stało? 6 torped, duży kaliber i wsparcie, widzieliście? O kurde. 164 408 uszkodzeń. No, duży kaliber, wsparcie, dewastujące uderzenie. To jest właśnie to, co mówiłem. Jeżeli te torpedy puścicie z waszą ścianę, a przeciwnik idealnie się zgra i wpłynie, a nieraz się to właśnie zdarzają takie sytuacje, że wpływają i 2 i 3 okręty, to robicie właśnie w ułamek sekundy. Bum, 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 bum. Gorzej, jeżeli puścicie te torpedy, nic nie traficie. Ktoś was wyspotuje, a wy przez swoją mobilność nie dacie rady już zwiać, no to wtedy macie darmową i błyskawiczną wycieczkę do portu. No ale to, tak jak mówię, może ja się nie do końca z tym niszczycielem rozumiem. Zdarza się tak. To tak samo pewnie jest jak i w WoCie, że okręty przypasują jednemu. Jeden okręt przypasuje jednemu graczowi, drugiemu nie. Zobaczcie, Gneisenau na 6 kilosów, a nas nie widać. No to jest fantastyczna sprawa. Właśnie można też idealnie tym okrętem spotować dla drużyny. No niestety tutaj jesteśmy akurat, już weszliśmy w tą granicę spota. Płyną torpedy, płyną w stronę Bayernu. Nie możemy, niestety, szkoda, bo aż się prosi, żeby ten Gneisenau dostał torpedy. Nasz bohater kapuje bazę razem z innymi siłami, więc ta bitwa zaraz zapewnie dobiegnie końca, zwłaszcza, że naszemu bohaterowi też się skończyły troszkę HP-ki. Jeszcze 30 sekund, poszły torpedy. Oj, Bayern łapie, oj, złapał 4 torpedy Shiratsuyu.
zatopił niemiecki pancernik i nasz bohater, zobaczcie, 10 minut bitwy minęło, 206 138. 18 trafień torpedami i 4 fragi. Można. Swoją drogą, jeżeli macie ten okręt w porcie, jakim jest Shiratsuyu, o właśnie, można też skończyć i tak, jeżeli jesteście zbyt blisko i się spocicie, jeżeli się świecicie, dajcie proszę znać mi w komentarzach, jakie są wasze wrażenia z gry Shiratsuyu. Czy wam się podoba, czy nie? Jeżeli wam się podoba, to dajcie mi proszę znać, dajcie mi rady jakieś, jak nim grać, żeby jak najbardziej efektywnie go wykorzystywać. My teraz wygrywamy bitwę, zobaczmy jeszcze screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za tę bitewkę nasz bohater uzyskał 206 137 punktów uszkodzeń. 14 tylko trafień z baterii, ale za to 18 trafień z torped. To jest ciekawe, więcej trafień z torped niż dział. Dwa krytyczne uszkodzenia, 4 fragi i 16 zaleń. Duży kaliber, wsparcie, dewastujące uderzenie, tak? 4 razy. Masakra. A to zawsze zapominam, co to jest to. Kurde, no. Dobra, dajcie znać w komentarzach. 2642 punkty bazowego expa. Zobaczcie, jaka przepaść pomiędzy naszym bohaterem z klanu Bigos, a resztą drużyny. Cóż, bitwa trwała 10 minut 48 sekund, z czego nasz bohater wyparował 30 sekund około przed jej końcem. Jak widzicie, no można tym okrętem, jeżeli tylko torpedki ładnie wchodzą i przeciwnik współpracuje, zrobić dobre wyniki. Obstawiam, że na tym Shiratsuyu gracze wykręcają jeszcze ciekawsze wyniki, bo to wszystko zależy właśnie, jak się bitwa potoczy. Mam nadzieję, że ta szybka bitewka wam się podobała. Dajcie też mi proszę jeszcze raz o to znać w komentarzach, jak najlepiej tym okrętem grać. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach z gry World of Warships i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!